Począwszy od Rzymu, ogromnego imperium. Poprzez wielkie imperium mongolskie. Oraz imperium brytyjskie, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Aż po Stany Zjednoczone, supermocarstwo XX wieku. Co przyczyniło się do ich hegemonii? Czy nietolerancja nam pomaga? Nie, osłabia nas. Wysysa z nas siłę. Mongołowie, Rzymianie czy Brytyjczycy opierali swój system na wielu narodowościach i religiach. I właśnie to przyniosło im sukces. Trzeba chcieć być supermocarstwem, chcieć i wierzyć, że możesz nim być i że powinieneś nim być. Jaka jest istota przywództwa, która umożliwia powstanie tak wielkich potęg? Złe czy głupie przywództwo nie zda egzaminu. Prowadzi jedynie do strat. Władza to zdolność do zdobywania tego, czego pragniesz. Można to zrobić na trzy sposoby: poprzez przymus, pieniądze bądź atrakcyjność. Dobry przywódca nie odczuwa chęci rządzenia całym światem, a skupia się na roli, jaką jest utrzymanie pokoju i dobrobytu w swoim narodzie. Rozpoczynamy podróż, która obejmuje ponad 2500 lat, by odkryć sekret globalnej hegemonii. Historia wielkich mocarstw. Część pierwsza. Obywatele rzymscy. Drugi sierpnia, 216 lat przed naszą erą. Równiny pod Cannami w środkowych Włoszech były pokryte ciałami rzymskich żołnierzy. Zaledwie jeden dzień bitwy spowodował utratę 80 tysięcy żołnierzy i 1/3 senatu. Co gorsza, nic nie stało na przeszkodzie, by wróg podbił Rzym. Największa armia, jaką kiedykolwiek zgromadzili, została całkiem unicestwiona. W ciągu 2 lat liczba ofiar śmiertelnych wyniosła blisko 100 tysięcy. Żadne państwo w historii starożytnego świata nie poniosło tak wielkich strat w tak krótkim okresie. Człowiekiem, który doprowadził Rzym na skraj zniszczenia, był Hannibal, największy kartagiński generał. Ten niezwykły człowiek miał jeden życiowy cel – zniszczyć Rzym. Według legendy, gdy był chłopcem, został wybrany do świątyni i zmuszony do złożenia przysięgi, w myśl której miał nigdy nie zostać przyjacielem Rzymian. Ojciec wychował go na żołnierza, wpajając mu nienawiść do Rzymu. Cannae. W 216 roku przed naszą erą Rzym był na skraju upadku. To była największa klęska w jego historii. Teraz wiemy, że jednak nie doprowadziła ona do jego upadku.
Każdy, kto czytał podręcznik do historii, wie, że ostatecznym przegranym został Hannibal, największy strateg w starożytności. W podręcznikach brakuje jednak informacji, w jaki sposób Rzym podniósł się po tak miażdżącej porażce, która doszczętnie zniszczyłaby każdy inny naród. Dlaczego Hannibal, mimo zwyciężenia wszystkich poprzednich bitew, zawiódł w swojej ostatecznej wojnie z Rzymem? Kartagina, ojczyzna Hannibala, znajdowała się w dzisiejszej Tunezji. Niegdyś była to północnoafrykańska potęga, która kontrolowała Morze Śródziemne. Kartagińskie pozostałości. Kontrola morska wraz z terytorium Sycylii została utracona na rzecz Rzymu, a Kartagińczycy pragnęli zemsty. Ojciec Hannibala uważał, że Kartagina powinna odzyskać potęgę. Udał się do Hiszpanii i stworzył nową, potężną prowincję oraz zbudował, wyszkolił i przygotował wielką armię. Przywództwo po jego śmierci przejął jego zięć, a następnie Hannibal. Cała rodzina Barkasów wierzyła, że musi zemścić się na Rzymie. Sądzę więc, że Hannibal został wychowany w poczuciu, że jest to jego obowiązkiem i przeznaczeniem. Hannibal rozpoczyna drugą wojnę punicką od oblężenia Sagunto, rzymskiego sojusznika. Rzym decyduje się wysłać posiłki. Rzymianie wierzyli, że Hannibal będzie kontynuował ekspansję w Hiszpanii, o czym świadczyło wysłanie tam wojsk. Wyglądało na to, że Hannibal nie miał innego wyboru. Morze Śródziemne było już pod rzymską kontrolą. Gdyby jego wojska zaatakowały Rzym drogą morską, rzymska flota by je unicestwiła. Jedynym innym lądem połączonym z Włochami były Alpy. Niemożliwe było przekroczenie Alp przez tak dużą armię. Teren ten był zamieszkany jedynie przez pasterzy. Nie spodziewali się, że Hannibal wkroczy do Włoch. Nie było to w jego stylu. Zakładali, że wojna odbędzie się w Hiszpanii, jako że jej początek miał miejsce w Sagunto, czyli wciąż kawałek od Pirenejów w południowej Hiszpanii. Hannibal był jednak wyjątkowy. Planował przekroczyć Alpy w trakcie mroźnej zimy. Z wojskiem liczącym 50 tysięcy ludzi i z 37 słoniami poprowadził kampanię przeciwko Galom przez południową Francję, a następnie przez Alpy.
W listopadzie, 218 lat przed naszą erą, armia Hannibala dociera do północnych Włoch. W samym sercu Rzymu miała wybuchnąć wojna, której nikt poza Hannibalem się nie spodziewał. Przeprawa przez Alpy z tak dużą armią nie była pozbawiona ryzyka. Z armii liczącej ponad 50 tysięcy ludzi została zaledwie połowa. Pogoda się pogorszyła. Zrobiło się bardzo śnieżnie, więc marsz stawał się coraz trudniejszy. Ludzie umierali z powodu odmrożeń i hipotermii. Niektóre zwierzęta też. Stracił większość armii, zanim dotarł do celu. Rzymska armia czekająca po drugiej stronie Alp we Włoszech liczyła 750 tysięcy ludzi. Co więcej, byli to rzymscy żołnierze, słynący z dyscypliny i sprawności w walce. 26 tysięcy przeciwko 750 tysiącom. Czy Hannibal był szaleńcem prowadzącym swoich ludzi na pewną zagładę? Nie był szaleńcem. Był za to największym strategiem starożytności, który dokładnie przestudiował poprzednie wojny. Jego największym wzorem do naśladowania był król Aleksander, który podbił milionową perską armię z zaledwie 36 tysiącami ludzi. Aby pojąć strategię Hannibala, musimy najpierw zrozumieć, że Rzym nie był pojedynczym, zjednoczonym obszarem. W III wieku przed naszą erą Włochy były siecią miastw państw, na czele z Rzymem. W jej skład wchodziły łacińskie miasta, podobne do Rzymu, i miasta greckie o zupełnie innym pochodzeniu. Byli tam nawet Galowie, ówcześni barbarzyńcy. A zaledwie 20 do 30 lat temu prowadzili wojnę z Rzymem. Podobna struktura funkcjonowała w starożytnej Grecji. Była siecią miast, państw, której przewodziły Ateny. Mnóstwo otaczających Ateny miast, państw przyjęło je jako przywódcę sojuszu. To samo dotyczyło Persji, największego starożytnego imperium. Pod jej panowaniem byli Medowie, Egipcjanie, Babilończycy, Asyryjczycy, Judejczycy, Fenicjanie i Grecy. Imperium nie było więc spójną jednostką. Miażdżąca porażka w jednej bitwie spowodowała rozpad imperium. Właśnie w ten sposób król Aleksander Wielki z tak małym wojskiem pokonał perską armię liczącą milion żołnierzy. Odniósł on spektakularne zwycięstwo nad Dariuszem, trzecim w bitwie pod Issos, które było pierwszym poważnym starciem z Persją. Wtedy Fenicjanie, Egipcjanie i Jeńczycy stali się sprzymierzeńcami Aleksandra. Gdy Dariusz III ponownie został pokonany w drugiej bitwie, tym razem pod Gaugamelą, Mezopotamia również przeszła na stronę króla Aleksandra. Persja została odizolowana i stała na skraju rozpadu.
Gdy Hannibal przybył do Włoch, pragnął zdobyć wszystkie miejsca pod panowaniem Rzymu, które były włoskie, ale nie rzymskie. Zastanawiał się, czemu te miasta państwa chcą walczyć i umierać za Rzym, skoro są częścią imperium. Myślał tak jak Aleksander wkraczający do Persji. Opierał swoją strategię na szybkich zwycięstwach. Przypuszczał, że wiele sojuszników niemal natychmiast zdradzi swojego przywódcę i przyłączy się do niego, co uniemożliwiłoby Rzymowi stawienie oporu. Hannibal chciał powtórzyć we Włoszech to, co Aleksander zrobił w Persji. Gdyby udało mu się pokonać Rzym, jego sojusznicy stanęliby na czele Kartaginy. Gdyby nastąpiło jeszcze jedno bądź dwa zwycięstwa, sojusz rzymski zostałby zerwany, a Hannibal mógłby z łatwością zająć Rzym. Pierwsze starcie miało miejsce w niedawno podbitym regionie Rzymu Galii Przedalpejskiej. Teren ten, znajdujący się w dzisiejszych północnych Włoszech, był niegdyś zamieszkany przez Galów. W drugiej połowie III wieku Rzymianie rozpoczęli ekspansję do Doliny Padu. Założyli tam kilka kolonii i odebrali ziemię plemionom celtyckim. Wywołało to w Galach wrogość wobec Rzymu. Chcieli się zemścić, wypędzając Rzymian z Doliny Padu. W odpowiedzi na wysiedlenie Rzym wysłał wojska, które miały utrzymać kontrolę nad regionem. Jednak w pierwszej bitwie z Hannibalem nad Trebią Rzym poniósł ogromną klęskę. Armia rzymska została niemalże unicestwiona, podczas gdy wojska Hannibala poniosły minimalne straty. W regionie Galii Przedalpejskiej wydarzyło się dokładnie to, co w Persji po bitwie pod Issos. Galowie zbuntowali się przeciwko Rzymowi i dołączyli do Hannibala. Dzięki czemu wojska Hannibala natychmiast wzrosły do 50 tysięcy. Hannibal był miłosierny dla sojuszników Rzymu. W celu rozbicia rzymskiej koalicji oświadczył, że jego wrogiem nie jest rzymski sojusz, a sam Rzym. Obiecał wolność sojusznikom i zadeklarował, że nie będzie brał okupu. Chciał, by opuścili Rzym i dołączyli do Hannibala, oferując im wolność, niepodległość i bezpieczeństwo. Rzym stracił panowanie w Galii. Szykowała się druga wielka bitwa. Bitwa nad jeziorem Trasymeńskim była kolejną wielką porażką armii rzymskiej. Nawet rzymski konsul, jeden z najpotężniejszych Rzymian, zginął w bitwie. Hannibal planował podbój, wykorzystując wiedzę na temat tego, co Rzymianie mają w planach. Chciał zrujnować ich fizycznie i psychicznie. Hannibal miał sporą wiedzę o psychologii wojennej. Oprócz niego jedynie Aleksander Wielki, którego kampanię Hannibal przestudiował, był w stanie przewidzieć reakcję ludzi na polu bitwy. Pokonawszy Rzymian po raz kolejny, Hannibal kontynuował podbój. Omijając Rzym, przedostał się na południe Włoch. Podbił Galów i Latynów. Nadszedł czas, aby pokazać Grekom potęgę Kartaginy.
Południowe Włochy pochłonęła bezlitosna wojna, którą rozpętał. Splądrował i zniszczył tereny tamtejszych sojuszników. Nawet gdyby Rzymianie odmówili walki, planował niszczyć ich ziemię, podpalając gospodarstwa i wioski, kradnąc bydło i plądrując ich zbiory, by ujawnić ich słabość. To tak, jakby ktoś włamał się do waszego domu lub ogrodu i zaczął kraść i niszczyć, co popadnie. Z głodu byście nie umarli, ale byłoby to upokarzające. Rzym był zdeterminowany, by tym razem dać z siebie wszystko. Po wybraniu Varrona na konsula wydano rozkaz pełnej mobilizacji. Zebrano 80 tysięcy piechoty i 7 tysięcy kawalerii, wśród których było 80 senatorów. To miało potwierdzać determinację Rzymu. Varron otrzymał rozkaz walki z Hannibalem, dlatego został wybrany. Tak naprawdę to nie miał głosu w tej sprawie. Zgodnie z rzymską strategią, razem z dwoma konsulami, walczył w bitwie pod Cannami, bo takie otrzymali polecenie. I dokładnie na to się zgodzili. W sierpniu 216 lat przed naszą erą, armie zmierzyły się pod Cannami. Imperium Perskie upadło po zaledwie dwóch bitwach, pod Issos i Gaugamelą. Rzym poniósł już dwie ogromne porażki. Jeszcze się nie poddał, ale trzecia porażka postawiłaby jego los pod znakiem zapytania. Rzym, podobnie jak Hannibal, walczył na śmierć i życie. 140 tysięcy ludzi zebrało się na równinach Canny. Nigdy wcześniej na Półwyspie Apenińskim nie zebrało się tak dużo ludzi. To była ostateczna, wyczekiwana przez Hannibala bitwa. Nadszedł poranek 2 sierpnia. Rzymska armia rozlokowała się na prawym brzegu rzeki Aufidius, dziś nazywanej rzeką Ofanto. Rzymska strategia polegała na wykorzystaniu przewagi liczebnej. 80 tysięcy żołnierzy, którzy przeważali liczebnie armię Kartaginy 2-1, umieszczono w jednym obszarze, aby szarżować na wroga z brutalną siłą. Ludzie Hannibala również wkrótce zaczęli się rozmieszczać. W przeciwieństwie do Rzymian, ta armia utworzyła długą formację liniową. Hannibal ciekawie rozmieścił swoją piechotę w centrum. Nie ustawił armii w linii prostej. Za to ustawił wojska celtyckie z przodu, co działało jak magnes przyciągający formację rzymską. Więc posuwali się naprzód, rozstawieni szeroko, ale zbliżając się do Rzymian, zaczęli naciskać na siebie. Hannibal chciał, by walczyli bez odpowiednich odstępów, co miało zwiększyć ich skuteczność. Takie ustawienie Galów wabiło Rzymian, dając jego kawalerii lepszą przestrzeń do działania. To był absolutnie genialny plan. Za pierwszym szeregiem Galów Hannibal rozmieścił elitarne oddziały Kartagińczyków. Różnili się oni od innych kartagińskich armii. Hannibal wybrał bardzo dobrych żołnierzy, którzy byli spójną drużyną, pracującą wspólnie i ufającą sobie nawzajem. Nie był to jedyny plan Hannibala. Miał jeszcze jedną strategię zaczerpniętą od króla Aleksandra. Aby podbić potężny Rzym, Hannibal przeanalizował strategię króla Aleksandra. Odkrył sekret stojący za wygraną króla w walce z armią perską. Była nim kawaleria.
Obaj dowódcy podchodzili do kawalerii z wielką ostrożnością. Ich armie składały się zarówno ze znakomitej kawalerii, jak i z bardzo dobrej piechoty. To bardzo dobrze zbilansowane siły, z których każda wspierała drugą. Każda jednostka była częścią zespołu. W pojedynkę były słabe, ale tworząc zespół nabierały ogromnej siły. Ten rodzaj armii był dość rzadko spotykany. Mimo iż Hannibal miał o połowę mniej piechoty, kawaleria zapewniała mu przewagę. Miał 10 tysięcy kawalerzystów, o 3 tysiące więcej niż armia rzymska. Pochodzili z plemion koczowniczych, czyli byli bardziej zdolni do walki niż Rzymianie. Hannibal umieścił kawalerię na obu końcach formacji liniowej. W armii Aleksandra byli macedońscy pikinierzy, którzy idąc naprzód osaczali wroga, wywierając presję. Wtedy król dostrzegał słaby punkt i ruszał na czele kawalerii. Hannibala kawaleria zaś otaczała armię rzymską, jako że była ona mniejsza niż perska. Hannibal wiedział, jak wykorzystać przestrzeń na polu bitwy. Był to kluczowy aspekt jego taktyki, który uskuteczniał walkę armii. Dzięki stworzeniu takiej formacji osiągnął swój cel. Rozpoczęła się bitwa. Ogromna i scentralizowana armia rzymska spotkała się z pierwszym szeregiem wojsk Hannibala. Będąc pod zbyt silnym atakiem wroga, armia Hannibala zaczęła się wycofywać. Sprowokowała Rzymian do ataku. Tak było. Rzymianie stwierdzili, że to jest dokładnie to, czego chcieli, i ruszyli naprzód. Jednak atak kawalerii spowodował nieoczekiwany dla armii rzymskiej zwrot akcji. Kawaleria Hannibala, mając przewagę liczebną i większe umiejętności, zaczęła wypierać Rzymian. Działania piechoty również nie szły po ich myśli. Wycofując się, armia Hannibala otoczyła armię rzymską. Elitarni żołnierze kartagińscy otoczyli ich z lewej i prawej strony, więc armia rzymska była atakowana z trzech stron. Tymczasem rzymska piechota kontynuowała natarcie. Byli jak tłum kibiców wychodzący ze stadionu. To były dziesiątki tysięcy poruszających się do przodu żołnierzy. Podczas ich natarcia Hannibal uderza z każdej strony przy pomocy najlepszych żołnierzy wyposażonych w sprzęt zdobyty od poległych Rzymian. To skutecznie zatrzymuje Rzymian. Unieruchomiony tłum nie wiedział, co zrobić. To nie był koniec. Kawaleria Hannibala, która już pokonała rzymską kawalerię, powróciła, zablokowała wroga od tyłu i zaczęła atakować. Armia rzymska została całkowicie otoczona, tocząc beznadziejną walkę. Rzymianie walczyli o życie podczas wielu godzin rzezi. Armia Hannibala zabijała ich twarzą w twarz. W ciągu tych kilku godzin zginęło 50 tysięcy ludzi. To była najbardziej druzgocąca klęska w historii Rzymu.
Większość z 80 senatorów walczących w bitwie poległo. Rzym stracił 1/3 swoich senatorów w ciągu zaledwie jednego dnia. Wśród poległych byli niektórzy rzymscy przywódcy, w tym konsul Emilius i były konsul Servilius. Droga do Rzymu stała dla Hannibala otworem. Był pewien, że rzymski sojusz będzie wzburzony na wieść o jego głośnym zwycięstwie. Podzielił jeńców na rzymskich żołnierzy i żołnierzy rzymskich sojuszników. Ci pierwsi zostali wymordowani. Żołnierze rzymskich sojuszników zostali jednak odesłani do ojczyzny bez żądania okupu. Hannibal postanowił poczekać, aż rzymski sojusz upadnie, aby ogłosić zwycięstwo w bitwie pod Cannami. Jego brat Magon udał się do Kartaginy. Na środku podłogi ułożył stertę złotych pierścieni zabranych od poległych Rzymian. W Senacie wybuchły wiwaty. Wystarczyły tylko dwie bitwy pod Issos i Gaugamelą, by pierwsze imperium świata Persja upadła. Stało się tak, ponieważ jej sojusznicy postanowili odłączyć się od koalicji. Rzym został pokonany trzykrotnie i wszyscy spodziewali się, że jego sojusznicy odejdą. Nie byłoby to uznane za zdradę, jako że musieli zapewnić sobie przetrwanie. W obliczu słabości przywódcy sojusznicy zdezerterowali. Imperium runęło jak domek z kart. Teraz nadeszła kolej na Rzym. Przegrał trzy bitwy. Nad Trebią, nad jeziorem Trazymeńskim i pod Cannami. Zdawało się, że Imperium Rzymskie upadnie. Rzym był zbyt słaby, by chronić swoich sojuszników. Hannibal przemierzał południowe Włochy, czekając, aż sojusznicy odejdą. Jednak jego plany zostały pokrzyżowane. Sojusznicy się nie poddali. Niektóre miasta jak Capua na południu Włoch zwróciły się przeciwko Rzymowi, inne zaś pozostały mu wierne. I walczyły, poświęcając życie dla Rzymu. Dlaczego? Czy to były jakieś czary? Sekret tkwił w rzymskim obywatelstwie. Jedną z najstarszych historii Rzymu było porwanie Sabinek. Rzymianie porywali je i brali za żonę. To słynne wydarzenie zainspirowało wielu malarzy, w tym Rubensa. Tak rozpoczęła się zachodnia tradycja przenoszenia żony przez próg po ślubie. Nie wiadomo jednak, co działo się z Sabinkami później. Po uprowadzeniu kobiet Sabinowie wypowiedzieli wojnę Rzymianom. Było to nieuniknione. W końcu były to ich własne córki. Jednak po serii czterech bitew Rzymianie odnieśli zwycięstwo. Mimo to Rzymianie nadali pokonanym Sabinom obywatelstwo rzymskie. Szlachta została członkami rzymskiego senatu. Na tronie zasiedli wspólnie królowie dwóch plemion.
Rzym traktował pokonanych jako równych obywateli. Juliusze od Juliusza Cezara i ród Klaudiuszów, który rządził Rzymem od panowania Augusta, również pochodzili z plemion, które zostały podbite przez Rzym. Kolejnym przykładem świadczącym o odmienności Rzymian było traktowanie niewolników. Ich niewolnicy byli kucharzami, ogrodnikami, dozorcami i opiekunkami do dzieci. Zazwyczaj byli uwalniani po 10 latach. Byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety i o dziwo po uwolnieniu nadawano im status osób wyzwolonych. Sami nie mogli zostać obywatelami, ale ich dzieci już tak. Dzieciom uwolnionych niewolników automatycznie przyznawano obywatelstwo. Później mogli oni tworzyć rodziny z rodowitymi Rzymianami. To nigdy wcześniej nie miało miejsca, ale dzięki temu Rzym tak długo utrzymał się przy władzy. Kultura, pochodzenie czy religia nie dzieliła ludzi. To nie było brane pod uwagę. Ważne było jedynie, co dana osoba zrobiła dla Rzymu. To upodabniało Rzym do dzisiejszego supermocarstwa Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są najbardziej wielorasowym krajem na świecie, z mieszanką kultur z całego świata. Stany Zjednoczone są domem dla wielu różnych ras, w tym białych, czarnych, Azjatów i Latynosów, którzy są imigrantami z Ameryki Środkowej i Południowej. Ale wszyscy są Amerykanami i mają amerykańskie obywatelstwo. Rzym był taki sam. Wśród sprzymierzeńców byli Latynowie, jak na przykład Sabinowie, oraz Grecy. Byli nawet barbarzyńscy Galowie, którzy również otrzymali obywatelstwo rzymskie. Zostali mocno włączeni w system rzymski. Postrzegali siebie jako część tej wielkiej potęgi. Nawet małe miasto liczące 10 tysięcy ludzi mogło dzięki sojuszowi stać się częścią światowej potęgi. Byli dumni z bycia sojusznikami. To dlatego, że Rzymianie wierzyli w swoje podwójne pochodzenie. Jednym z ich przodków był Eneasz z Troi. Występuje w Eneidzie, eposie narodowym. Rzymianie uważali go za swojego azjatyckiego przodka. Drugim przodkiem był Romulus, po którym nazwano Rzym, rodowity Włoch. Z powodu przekonania o mieszanym pochodzeniu byli otwarci na napływ innych kultur. Ostatnim plemieniem walczącym przeciwko rzymskiej hegemonii byli Samnici. Potężne plemię górskie pokonało Rzymian w wielu bitwach i wojnie, trwającej 40 lat. Po 40 latach walki musieli darzyć się ogromną nienawiścią. Rzym zdecydował się jednak nadać Samnitom obywatelstwo po zakończeniu podboju. Co więcej, nie skończyło się tylko na obywatelstwie. W 263 roku przed naszą erą, kiedy Rzym prowadził wojnę z Kartaginą, Crassus został wybrany na konsula Rzymu. Nie był rodowitym Rzymianinem. Pochodził z plemienia Samnitów. Otrzymał obywatelstwo rzymskie i został najlepszym rzymskim dowódcą wojskowym. Minęło zaledwie 20 lat od poddania się Samnitów. Takie coś nie miało miejsca w starożytnych państwach.
Odmienność Rzymu można również potwierdzić przez porównanie go z Atenami, które były poprzednim władcą Morza Egejskiego i Śródziemnego. Jako przywódca Ligi Delfickiej, Ateny miały kontrolę nad Morzem Egejskim i działały jako imperium. Jednak ich polityka nadawania obywatelstwa bardzo różniła się od rzymskiej. Obywatelstwo przyznawano niemowlętom tylko wtedy, gdy oboje rodzice byli obywatelami. Ludzie z innych miast i ci, którzy mieli tylko jednego ateńskiego rodzica, nie mogli zostać obywatelami. Nawet syn Peryklesa, najwyższego przywódcy Aten, nie kwalifikował się do otrzymania obywatelstwa, ponieważ druga żona Peryklesa, matka jego syna, była cudzoziemką. Kiedy Ateńczycy przyjęli innych Greków do swojego rosnącego imperium, nie uczynili ich obywatelami. Nie pozwolili im nawet starać się o obywatelstwo. Oznaczało to, że inne państwa miasta zasadniczo czuły się obywatelami drugiej kategorii, którymi de facto byli i nie byli tak chętni do współpracy jak w przypadku sojuszników rzymskich. Sparta, największy rywal Aten, miała jeszcze bardziej rygorystyczny system obywatelstwa. Sparta podzieliła całą swoją ziemię na 9 tysięcy działek i przyznała obywatelstwo tylko jej posiadaczom. Podobnie jak w przypadku Aten, obywatelstwo było przyznawane tylko wtedy, gdy oboje rodziców było obywatelami. Cudzoziemcy nie byli mile widziani. Platon był wielbicielem Sparty, gdy pisał Państwo, ale się tam nie przeprowadził. Sparta nie przyciągała ludzi do siebie. Spartanie trzymali się więc na uboczu i mieli sporo ograniczeń. W przeciwieństwie do Rzymu, liczba obywateli Sparty wciąż malała. W szczytowym okresie Sparta liczyła ponad 8 tysięcy obywateli, ale zaledwie 100 lat później liczba obywateli Sparty wynosiła już tylko około 1000. Nawet jeśli byli niezwyciężonymi wojownikami, niemożliwe było utrzymanie hegemonii z zaledwie 1000 obywateli. Tak więc Persja, Ateny i Sparta, które nie były w stanie zaakceptować cudzoziemców, upadły w momencie, gdy przegrały decydującą bitwę. Ich sojusznicy opuścili ich w poszukiwaniu silniejszego przywódcy. Rzym był inny. Dla swoich sojuszników Rzym nie był panem, wobec którego byli tymczasowo lojalni. Byli jego obywatelami, a on ich ojczyzną. Wróćmy do Hannibala. Hannibal znalazł się teraz między młotem a kowadłem. Jego strategia przekroczenia Alp poszła na marne. Taktyka Aleksandra, która tak genialnie sprawdziła się w Persji, zawiodła we Włoszech. Co więcej, ucząc się na własnych błędach po klęsce pod Cannami, Rzym zmienił strategię. Fabiusz został mianowany dyktatorem, najwyższym dowódcą wojennym.
zajmował wyjątkowe miejsce w historii Rzymu, ponieważ działał nie dla własnej chwały, a dla dobrobytu państwa. Zapewnił armii bezpieczeństwo. Zamierzał osłabić potęgę Hannibala, by w końcu móc go pokonać, albo poczekać, aż jego armia wyginie. Ponieważ Morze Śródziemne znajdowało się pod kontrolą Rzymu, uzyskanie wsparcia od Kartaginy było niemożliwe. W ciągu 10 lat była w stanie wysłać tylko jedną grupę posiłków. Hannibal z ciągle malejącą armią został zmuszony do marszu przez południowe Włochy. Po bitwie pod Kanami druga wojna punicka ucichła. Pomimo powtarzających się porażek, rzymski sojusz pozostał nienaruszony. Największy stratek starożytności przegrywał. Kiedy Hannibal zrozumiał, że rozwiązanie rzymskiego sojuszu jest nieosiągalne, popadł w rozpacz. Wygrana już nie wchodziła w grę. Tylko Rzym mógł zakończyć wojnę. Wreszcie w Rzymie narodził się wielki generał, który mógł zwycięsko zakończyć wojnę. Nazywał się Scypion. Szkolił armię rygorystycznie, zaskakiwał ich. Uczył się od wrogów, więc obserwując poczynania Hannibala, powtarzał je. Hannibal zawsze zaskakiwał, więc ten również zaskoczył Kartagińczyków, pokonując brata Hannibala i innych dowódców. W Hiszpanii zrobił niemal to samo, co Hannibal pod Kanami. Osłabił centrum własnej armii i wzmocnił boki, otaczając wroga. Jego armia stawała się coraz silniejsza i ostatecznie przewyższała armię Hannibala. Latem pod Zamą, na południowy zachód od Kartaginy, miała miejsce ostateczna bitwa. Scypion pokonał Hannibala, stosując jego własną strategię. Chociaż bitwa ta była jego jedyną porażką, przegrał wojnę. W bitwie pod Zamą Scypion walczył jak Hannibal. Ten natomiast stracił całą przewagę i nie wiedział, jak zareagować. Ponieważ Scypion miał silniejszą armię, w końcu wygrał. Po pokonaniu Kartaginy Morze Śródziemne w końcu należało do Rzymian. Rzym mógł zacząć odbudowywać imperium. Ta wojna była największym kryzysem Rzymu, jak i jego pierwszym krokiem na drodze do powstania światowego imperium. Rzym miał potężną strukturę społeczną, która nie mogła zostać zniszczona przez kilka przegranych bitew. Zbudowano ją na asymilacji członków podbitych społeczności, nadając im rzymskie obywatelstwa. W 193 roku Septymiusz Sewer zostaje koronowany na nowego cesarza Rzymu. Był pierwszym cesarzem pochodzącym z Afryki Północnej, potomkiem Kartaginy, kraju Hannibala. Rzym był narodem, który mógł koronować na cesarza syna byłego wroga, nawet takiego, który doprowadził go na skraj upadku. W tym czasie 2/3 Senatu składało się z ludzi spoza Rzymu. U
Udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Abvision Studio. Tłumaczenie Patrycja Podsiedlińska. Czytał Maciej Jabłoński.